Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w Simolandii, czy jak to tam nazwać. Jesteśmy w Miłowie oczywiście. Nasza Rosalia mieszka sobie w tym domku. Troszeczkę go rozbudowałam, jak widzicie, aczkolwiek jeszcze nie stać mnie było na to, żeby ładnie wszystko pomalować i tak dalej, i tak dalej. Także na razie jest rozbudowany domek, ale jeszcze wewnątrz niekoniecznie. A już myślałam, że coś mi się zepsuło, ale na szczęście nie. Zatem sobie wejdźmy do domu. Zrobimy sobie tutaj to oczywiście. Wejdźmy do domku. Tutaj, jak widzicie, jest jeszcze trawa, bo nie stać mnie było. W tej chwili mnie stać, bo mam 6728, to znaczy nie ja, tylko Rosalia tyle kasy ma. Ale w momencie, kiedy to robiłam, to jeszcze nie było jej stać na podłogę i tak dalej. Także, bo musiała jeszcze inne rzeczy sobie kupować, ponieważ dostaje co chwilę awans. Awansuje dziewczyna równo. Także musiała na przykład zdobywać kondycję. Jak widzicie, już jest dosyć daleko posunięta z kondycją, także kupiłam jej bieżnię, żeby sobie biegała. Tutaj telewizor, skądś dostała, nie wiem skąd, nie pamiętam. Ktoś przyszedł i coś jej tam podarował i potem zauważyłam, że w plecaku ma telewizor, więc wyrzuciłam to, co było tutaj, bo to był, bo ten był zdecydowanie lepszym telewizorem, więcej zabawy daje. Kupiłam jej radyjko, co tu jeszcze? Zmieniłam ten pokój, trochę go powiększyłam, okno dodałam, ma tutaj też szachy, żeby się logiki uczyć. Tu ma szafę, żeby sobie zmieniać. Także to jeszcze wszystko muszę pomalować. Oczywiście na różne inne kolory też będę malować. Ale jeszcze myślę, że troszeczkę uzbieram. A ten pokój jest, no wiadomo, no. Rosali chodzi o to, żeby mieć dziecko, więc to będzie pokój dziecka. I przynajmniej te drzwi tutaj rozwaliłam, jedne drzwi, także już tutaj tych drzwi też nie ma, także już chyba teraz będą lepiej chodzić te simy między, a nie tak naokoło. No i cóż, Rosalia wróciła niedawno z pracy, w tej chwili się uczy charyzmy, bo potrzebuje do awansu kolejnego charyzmę. Technikę ma już wyuczoną, to już ma, także wszystko ma. Sprzątanie ma najmniej, ale ma sprzątacza, także nie ma problemu, porządek w domu jest. A Franka z kolei przyszła też z pracy, jest bardzo zmęczona i tutaj leży. Ona nigdy nie śpi w tym swoim tutaj, tylko śpi albo tu właśnie, albo gdzieś na dworze, albo teraz tak jak tutaj zasnęła sobie na podłodze. Dziwne to jest troszeczkę, no ale trudno, bo to tutaj daje jej dosyć wygodne spanie, z tego co wyczytałam, kupując to. Jest dużo zabawy i spanie właśnie, ale ona sobie woli spać z Rosalią, tylko nie wiem jak to będzie, jak Rosalia będzie miała męża i będą spali w dwójkę, to nie wiem, czy kot też będzie mógł spać z nimi. No nie wiem tego. Rosalia, jak widać, maluje pięknie. I tak, Franka jest teraz dublerem. Była już wyżej, ale z jakiegoś powodu zdegradowali ją. Ale myślę, że jako, że ma wyuczone wszelkie komendy, to myślę, że teraz jak pójdzie znowu do pracy, czyli jutro, to znowu awansuje. A z kolei Rosalia poznała, o właśnie, jak skończyliśmy odcinek ostatni, to była sobota noc, coś takiego. I jeszcze sobie poszła w niedzielę na imprezę sama, samotnie. Poszła sobie do klubu i tam poznała Remigiusza, w którym się zauroczyła. Został oczywiście jej najlepszym przyjacielem. Ma jeszcze przyjaciółkę Aurorę, ma jeszcze przyjaciółkę Janinę. Przyjaciółka Aurora jest już najlepszą przyjaciółką. Też zbliża się do przyjaźni z Kalistą. Także niestety z Janiną nie może zostać. Janina jest koleżanką jej z pracy, ta, która była z nią. Przyjechała? A nie wiem, jakoś tak, nie wiem skąd. To jest przyjaciółka z pracy, ale nie może z niej zrobić na przykład najlepszej przyjaciółki, ponieważ nie można się do niej zadzwonić, żeby się umówić na spotkanie, czy coś tam, po prostu nie ma telefonu. Także nie możemy się z nią spotkać więcej.
I cóż, tu ma jeszcze kolegę z pracy jakiegoś, który to był Brandon, nie, Konstanty. O kurczę, to są osoby poznane właśnie na tej imprezie. Sergiusz nie, Piotr Sim nie. Kurczę. Rafał Kropka nie. Kurczę, no nie pamiętam, który to jest z pracy człowiek. Parostatek. No nie wiem, niestety. Któryś tutaj jest z pracy kolega, ale też... Też nie wiem. I tutaj, ja, moim zdaniem, to oni się jeszcze nie całowali, ale jak z kolei tutaj wchodzę we wspomnienia, to tutaj jest, że pierwszy raz pocałowała się z Remigiuszem. Oni się cmokali, to wiem, ale żeby się tak całować, to niekoniecznie. Także trochę ten, trochę jakby przekłamuje ta gra, a może po prostu moja pamięć jest taka, jaka jest i niekoniecznie dobrze pamiętam, bo to już było jakiś czas temu. No i tak, tak wyglądał tydzień Rozali. No dobra, już włączę, to niech ona sobie tutaj ćwiczy. Tak wyglądał tydzień Rozali, że właśnie po tej imprezie poznała tego Remigiusza i cały... Gdzie to jest ta praca? Cały czas pracowała, jeszcze jutro pójdzie do pracy i potem w sobotę i w niedzielę postanowiłam, że się spotkają tak, żeby, wiecie, żeby się już tak pocałować i sprawdzić, czy on się nada na męża. Czy on się nada na męża. No i tak codziennie właśnie też wieczorem, jak już po swoich zajęciach wszystkich, to ona dzwoniła właśnie do swoich najbliższych przyjaciół, żeby podtrzymywać więzi. Ale spotykać to się nie spotykała, no bo po prostu za dużo czasu pochłania jej zdobywanie tych wszystkich umiejętności, robienie obiadu, właśnie co ty tutaj... No, resztek nie masz, czyli nie możesz wziąć nic. Jak zgłodniejesz, bo na razie to jest ok wszystko. Higiena idzie. Także po prostu trzeba jej tutaj, o, poziom 9 kondycji ona by chciała, no, ale teraz właśnie dosyć szybko się przedtem te poziomy podnosiły, a teraz to już po prostu dosyć długo, żeby kolejny poziom osiągnąć, to dosyć dużo czasu to zabiera i potem dzień mija jak z bicza trzasu. Co tutaj? Krab, lustro sprawia, że Rozalia zdobywa punkt charyzmy. No to super, bo potrzebuję w takim razie jeszcze jednego. Dobra, ucz się dalej, bo ja tutaj jeszcze gadam. Ja tu gadam, dzisiaj mam fazę na gadanie. No, także zdobywaj ten punkt charyzmy. I gotowanie się musisz potem jeszcze nauczyć, bo im więcej gotowania, tym lepsze jedzonko i się nie spala i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda w ciągu dnia. O, trzeci poziom logiki. O, już się noc za chwilę zrobi, także potem zje coś, pójdzie spać i rano do pracy. I potem się spotkamy z Remigiuszem. Także przyspieszmy troszeczkę. Okej, okay, jak tam to wszystko? O, towarzystwa troszeczkę brakuje. No dobra, to ucz się. A my ci to wyłączymy, a pogadasz sobie ze znajomym. Co to? Co to jest? Zadzwoń do Sima. O, i zaprosimy... O, pójdziemy na randkę z Remigiuszem. Okej. Okay. A zadzwoń sobie do Sima, do koleżanki sobie zadzwoń. Jednej... Nie, do Janiny nie można. Do Aurory sobie zadzwoń. Do... Kalisty sobie zadzwoń. I potem sobie zadzwoń do Remigiusza. Znaczy on ten jest taki... dziwny. Dobra. Ale najpierw musisz uzyskać punkt charyzmy. Zatem czekamy. O, i zobaczcie, jak to długo trwa taka nauka charyzmy. Okej, okay, dobra, akurat dobrze. To już załatwione, czyli tutaj praca załatwiona. Jak wygląda twoje
wszystko tutaj. Dobra, najpierw sobie podzwoń, masz jeszcze tutaj wszystkiego. Podzwoń sobie do przyjaciół. Ok. No dalej, już skończ to. A, dobra. Skończ to. Ok. I dzwoń do przyjaciół, żebyś miała lepsze kontakty i żeby ci towarzystwo trochę wzrosło. Do kogo to miało być? Do Aurory zadzwoń. I tylko tak porozmawiaj, nie zapraszaj i tak dalej, bo i tak niedługo idziesz spać. Dobra, towarzystwo rośnie. Przyspieszymy troszkę. A Google. A Google, ona tak co chwilę mówi, a Google. Ciekawe. Dobrze. A jak wygląda sytuacja tutaj? Gdzie jest to? O, tu. Gdzie? A, skończyła gadać, nie? Oj, spadło. Halo. Gadaj tak, żeby wzrosło. Dobra, wzrosło. 9,8. Ok, dobrze. To skończ z tą i następna. Następna będzie Kalista. Kalista, tutaj dzwoń, tylko porozmawiaj. Ma ci wzrosnąć tutaj. Dobra, 54. O kurczę, już się tak późno zrobiło, że za chwilę zadzwonisz do tego swojego lubego Remigiusza i się okaże, że go znowu obudzisz, bo już jednego dnia go obudziła. A jak wygląda twoje tutaj? Dobra, wszystko jest ok. No tak, tylko żebyś się zdążyła, na którą ty do pracy idziesz. Na 8, zdążysz się wyspać. Ok, dzwoń do niego. Gdzie jest ten Remigiusz? O, tu jest. Dzwoń, tylko porozmawiaj. Co się stało? O, został najlepszym przyjacielem. Super. Super, to przestań z nim rozmawiać, żebyś go nie wkurzyła czymś. Dobra. I moja droga Klementyno, znaczy Rosalio. Jaki jest tutaj srebrzysty. Wskaźnik nastroju srebrzysty. Jak wskaźnik nastroju jest srebrzysty, to coś można chyba... Ach, nie wiem teraz. 6 poziom charyzmy. Kondycja. No na zawsze. A co, a nie jest na zawsze? A, bo to taki żółty musi się zrobić. A. No dobra, ale już skończyliśmy. Wywinąć się śmierci. A co tutaj jest tutaj takie? Jak ma taki srebrny poziom tutaj, to może różnych rzeczy używać. Tylko do czego to jest? Co to jest to? Kula nowy Tysenso. Mogą wystąpić efekty negatywne w przypadku użycia niepełnej aspiracji złotej. A to jest jaka? Co to jest to? Pogodomierz. A po co mi pogodę mierzyć? Pasteryzowane mleko mądrości. To dla dziecka. Modne lustrzanki oknami duszy. No najlepszą ozdobą twych okien. Będziesz na fali, czujesz, że społeczeństwo cię odrzuca. O! Jedzonko. Karma życia. Które chciałyby przyciągnąć podjadanie przysmaków. Nieskończoność dosłownie. Kiedy zwierzę gnaje się smakowitości z tej miski, odżywcze składniki przedłużą mu młodość i przestanie się starzeć. Wow! Wow! Doskonały dopalacz działania. Dobra, nie ma czasu teraz na pierdoły. Ale jeszcze chciałam zobaczyć tu. Aha, tutaj już ma wszystko, co mogła mieć. Musimy czekać na nowe punkty, żeby tu odblokować. Okej. Okej, dobra, to skończ tu. Co to jest? A, ja tego nie kupuję ani nic. Dobra, tutaj. Głód, pęcherz, higiena, energia. Dobra, kobieta, idź się umyć. Weź prysznic. Skorzystaj. I jeszcze potem miło by było
coś zjeść. Zjedz obiad. No bo nie, pójdziesz do pracy, to ten. To się najesz tam w pracy. A teraz pójdziesz ładnie spać. Tutaj pójdziesz spać. Śpi w piżamie. Dobra. Okej, okay, czyli tak, kończ rozmowę i przygotuj się do spania. A, jeszcze jedną rzecz musimy sprawdzić. Czy kot ma jedzonko? Ma je i zajada sobie ładnie. O, szybko ci to poszło. Okej, okay, i śpi w piżamie, jest już pierwsza. Idziesz na 8 rano. Dobra, to śpimy. Okej, okay, ona już się wyspała. Tu wszystko ma w porządku, zatem niech ona się obudzi. Ona. Niech się nasza Roza... Hej, tu w tę stronę. Dobra, obudzi i niech poćwiczy sobie troszkę tegoż, dopóki nie przyjedzie po nią. A te, co tutaj działają, stworki, dopóki Shiba, dopóki nie przyjadą po nią z pracy, to niech to sobie uskutecznia logikę. Jedzenia nie musi mieć, bo tak jak mówiłam, w pracy ją nakarmią. Dobra, tak to zrobimy. Wstawaj, kobieto. Dobra, szybciej wstawaj. A, Rosalia ma jeszcze... A, Rosalia, no tak. Jak godziny? Aha, na 8 to o 7. No dobra, to przez tą godzinę tam ćwicz. Boże, gdzie ten kot poleciał aż? Dobra, przez tę godzinę ćwicz. A ja coś chciałam jeszcze sprawdzić. Co to jest tutaj? Czytaj magazyn o fitnessie. A, dobra. Weź ten magazyn, żeby nikt go nie sprzątnął. Ups. Już jest taka godzina? Dobra, to weź ten... Czy ja mogę wziąć taki magazyn do ręki? Gdzie ona jest, ta ręka taka? Dobra, tutaj jest ta ręka. Mogę. Dobra, to niech on sobie tutaj leży. Mam nadzieję, że nikt go nie sprzątnie. A może go położymy na... Na tym... Na biurku. O tak, dobra. Okej. Okay. Czy mi się wydawało, czy... Ci z pracy przyjechali? Tak, okej. Okay. Dobra, pani, bo samochód po ciebie przyjechał. To skończysz to i idź. I idź do pracy, kobieto! Zarabiaj dużo pieniędzy, bo chciałaś mieć dużo pieniędzy i chciałaś mieć dzieci. O, jak pięknie wygląda pani starsza. Nie w tę stronę. Okej. Okay. Nie trzeba kotu nasypywać. Dobrze. Także ty sobie jedź, a Franka za chwilę też pojedzie do pracy. Głód jej spadł, ok. Franka jedzie na 10:00. I potem jest pustka w domu. Przychodzi pan... O, tu znowu jest jakiś inny magazyn. O kulinariach. Tak, tak, bo ja wszystko sobie zaprenumerowałam. Okej, to ten... To musimy tak zrobić, gdzie ta łapka jest. Tutaj. To ten weźmiemy sobie... Tu. Okej. Jak wróci, to będzie czytać. Chociaż chyba pójdzie na randkę. Albo w sobotę dopiero pójdzie na randkę. Franka ma jeszcze godzinę. Okej, dobra. Zawsze jak Rosalia jedzie do pracy,
to dzwoni telefon. To jest dziwne. Ktoś coś od niej chce zawsze, jak jest w pracy. No idź do pracy. Hopsa, do widzenia. Okej, teraz poczekamy, aż przyjdzie pan sprzątacz. O, i rachunki. Pan sprzątacz u Rozali to nie ma za dużo do sprzątania. Halo, dlaczego to mi się tutaj nie chce? Tu złapkować. Już skończył? Już myślę, a nie, to witał się z tym. Podczas rutynowego patrolu w skalistych wzgórzach SimCity porucznik z dywizji, w której służy Rozalia, znalazł rzadki gatunek jadowitej żaby. Wow! Rozalia natychmiast dostrzegła zagrożenie i krzyczy ostrzegawczo, ale jest za późno i żołnierz pada nieprzytomny na ziemię. Chory Sim zostaje pośpiesznie odesłany do obozu. Podczas zamieszania żabie udaje się uciec. Rozalia wie, jak ważne jest zidentyfikowanie trucizny, aby zwiększyć szansę ocalenia żołnierza. Jako doświadczony żołnierz, Rozalia potrafi sama znaleźć i bezpiecznie pochwycić żabę, ale to może zabrać zbyt wiele czasu. Jeśli wyda rozkaz, by reszta jej jednostki pomogła znaleźć żabę, może to potrwać krócej, ale nie jest pewna, czy żołnierze potrafią złapać ją bezpiecznie. Czy Rozalia powinna przeprowadzić sama potencjalnie długie poszukiwanie, czy powinna wezwać na pomoc swój oddział? No, myślę, że cały oddział. Ała, pewnie się psuje się. Nie ma czasu, by zgrywać bohatera. Liczy się każda sekunda. Rozalia rozkazuje swym oficerom, by pomogli jej szukać zaginionej żaby. Nie mija wiele czasu, gdy udaje się znaleźć ślad, ponieważ większość oficerów przeszła szkolenie w tropieniu płazów na lądzie, jeden z najczęściej wybieranych wykładów w Akademii. Znajdują żabę schowaną pod liśćmi. Razem oficerowie montują prowizoryczną klatkę i chwytają żabę, nie dopuszczając do kontaktu ze skórą. Wow! Po schwytaniu żaby pędzą do helikoptera i do szpitala. Zespół medyczny określa truciznę zaraz po zobaczeniu żaby, a po zobaczeniu, ledwo spojrzą, to trzeba było zdjęcie przesłać, a potem szybko stosuje antidotum na porażone miejsce. Lekarze chwalą oddział, ponieważ okazuje się, że jad mógłby uczynić z żołnierza kalekę, gdyby nie podano mu odpowiedniej dawki antidotum we właściwym czasie. Rozalia otrzymuje premium w wysokości 5000 simoleonów za swoją rolę w akcji ratunkowej. Brawo, Rozalia! Brawo, brawo! Ale dlaczego? O, już posprzątał i teraz pojedzie. Ale powiedzcie mi, dlaczego tutaj ten ludek... Hej, a nie wziąłeś gazety? Co to za sprzątanie? Dlaczego tutaj ten ludek zostawił rachunek, a się na to nie klika? Kurczę. Dobra. Jedź. Okej, Rozalia zaraz wróci z pracy. Trochę jej tutaj energii zeszło w pracy będąc, ale wiecie co? Ona pójdzie jeszcze dzisiaj na tę randkę. Albo zaprosi tego Josepha do siebie. Josepha Remigiusza. Może nie pójdą na randkę, tylko po prostu zaprosi go do siebie i... albo pójdą na randkę. Mam nadzieję, że nie zabierze im to zbyt dużo czasu. Dobra, przyjeżdżaj, kobieto. Mam nadzieję, że przyjechałaś sama, a nie z kimś. Rozalia wraca z pracy i zarabia 852 simoleony. No dobra, już właśnie do tego domu. Dobra, tutaj nie trzeba dosypywać, zatem przebierz się ładnie w ubranie wizytowe. Co tam? Pójdziesz na randkę ładnie ubrana. O, aż tak? No dobra, niech będzie. I zadzwoń, i zaproś na randkę. Co tam? Tu, do Remigiusza zadzwoń.
No kurczę, on jest w pracy, a ona się wystroiła. To wiesz co, moja droga Klementyno, skoro tak nie może być. Ha, skoro nie możesz iść na randkę, to, jak tutaj wygląda sytuacja, to przygotuj wiele dań. Ile ty masz dań w swojej? No nie tak dużo masz. Jesus. Jakie to jest dziwne. Jakie to jest dziwne. To wiesz co, przygotuj sobie tutaj wiele, bo jak będziesz głodna, posiłków, weź sobie zrób naleśniki flambrimowane, cokolwiek to jest. Okej, tym się zajmiesz, a potem znowu do niego zadzwonisz. Może już będzie. Zadzwoń do Sima. Dobra. Już? Okej. Gdzie on jest? Tutaj. Hej, ale nie tak chciałam to. Nie tak to chciałam. O, poszła sama oglądać. Pęcherz, zabawa, okej. A, tu. Nie, gdzie jest ta? A, tu. Zaproś na randkę. A, wróciła koto. Kotką wróciło do domu, okej. Co ja tutaj robię, mi powiedzcie. Dobra. 250. Nie dostała awansu? A jak wygląda kotko? Zabawy jej się chce. No to może się pobawić z kotem, jak przyjdzie. Ale energii też ma mało. Okej, dobra, dzwoń do niego. Lelly Willoughby. Czekajcie. Parcela publiczna czy twój dom? Chodź do Idź. domu. Chodź do domu. O, kotko tu śpi. Ups, co to? Randka marzeń, średnia randka. A gdzie on jest? A, przyjechał. No dobra, dobra. Świetna, kiepska, koszmarna. Powitaj, zaproś Sima do Remigiusz. Hej, bo oni już się tam. Kontaktują ze sobą. No zobacz, jak ładnie wyglądasz. Ach, ach, ach. Dobrze, czyli tak. Schlebiaj, oczywiście. Podziwiaj. A co tu jest? A, mów słodkie słówka. To słodkie słówka? Słodkie słówka. No to ciekawe, że to sobie sama wymyśliła. Zabawiaj, sprośny żart? Nie, no dowcip, powiedz po prostu. Potem poflirtuj troszeczkę. Pieść, przyjrzyj się Simowi, dotykaj, trzymaj za dłonie. Trzymaj za dłonie. Okej, okay. I potem ładnie się obejmij. Romantycznie. Na razie się obejmowali przyjaźnie. I potem pocałuj, smoknij taniec romantycznie, czule. Ssij twarz! Matko Boska, pocałuj w dłoń gorące pocałunki namiętnie po ramieniu. Może na początek, si twarz, ja pierdziu. Może czule. Dobra, i potem coś przekąsicie.
Może ja jeszcze zabiorę tę gazetę, ten magazyn, gdzie to się dusiło tutaj. Ten magazyn zabiorę, może tutaj położę. Co zrobiłam? Tu na tą szafkę nie można? Dobra, to niech on sobie leży tutaj. Tutaj niech sobie leży i potem zjecie. Dobra, na razie tyle. Rób to. Wow, wow. Miłość. Okej. Wow. Wow. To już jest miłość i już jest najlepszym przyjacielem. Aha, ciągle jest najlepszym przyjacielem. Ale wiecie co, to w takim razie skoro... No dobra, jeszcze troszeczkę. Dobra, już nie będziecie jeść, tylko jeszcze. Rozmawiaj o hobby, pogawędka, wspólne zainteresowanie. Nie, ja bym się chciała zapytać coś. Tu jest rozmowa. No to... Ja bym... A gdzie było takie coś jak pytanie? Czy on... To znaczy, ja mu się nie pytałam, czy jest w związku, ale pytałam się, czy ma pracę. A czy jest w związku, to się nie pytałam. A, jeszcze było coś takiego jak rozmawiaj, zapytaj, a może więcej tutaj. Przytulaj się pod obłokami, taniec, zrób mi zdjęcie, wyczyść, wręczyć podarek. Zakończ randkę, zapytaj. O, zapytaj, czy ci się podobam, jakie są twoje umiejętności, w jakim zawodzie, co cię kręci, o zainteresowania, twoje obawy. Dobra. No i co odpowiesz? Wow. Dam fromage. No chyba mu się podoba. Mu się podoba, tak dobrze to. A kurczę. Schlebiaj, pomasuj. O, to jest dobre, to jest dobre. Pomasuj. Baw się, rozmawiaj więcej, nakłoń, graj, zapytaj jeszcze, jakie są twoje zainteresowania. Podoba ci się. A czy chcesz być moim chłopakiem? To nie ma czegoś takiego? Halo. Dobra, to potem się poprzytulajcie pod obłokami. A co to było? A, masowanko. No, odwróć się, to ci pomasuje plery. Żambosqui. O, Dalinsaze. Co on sobie wymyślił teraz? A, idą na ten. Dobra. Idźcie oglądać. A ona co? Jak to poszedł? Nie, no już myślałam. Dobra, randka jest taka sobie jak na razie, tylko dobra. Okej. Podaj obiad. Co Wolifa? Urban ósemka. Ona jest zajęta teraz. Idź sobie. Nie zauważyłeś? Aha, oni się przytulają. Okej. Dobra. Podaj, zjedz obiad, podaj tacę. Dobra, przytulajcie się jeszcze, a ja zobaczę. Okej. Dobrze. Wszyscy przechodzą. Jak tam wygląda wasza relacja? Co tu się stało? A, ciemność nastała.
Okej. Dobrze, to teraz sobie tutaj zjedzcie. Podaj, posprzątaj, zaproś do stołu. O, gości. O. I zjedzcie sobie. No idź tam. Co to było? Co ona wyrzuca? Co tam leżało? Nie wiem. No dobra. Co to było? Ciekawe. Hej, 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 hej. Tutaj siada i jedz. Halo, pani. Czy pani mnie słucha w ogóle? A dlaczego on to podał? To ja nim kierowałam? Dziwne. Dalej już, kurczę. On już zjadł. No, zobaczcie, no. 2 minuty jeszcze do końca randki. Dobra, to przestań już jeść. I pocałuj romantycznie. Jadłaś zębów, nie myjesz, tam całuj. Nie ma czasu, na, bo za chwilę się mi randka skończy. To było romantycznie? Pocałuj. W tańcu. Właśnie, w tańcu. A może tak muzyczki byście posłuchali? Może włącz i potem pocałuj w tańcu. Podpowiedź. Dobra, nie mam czasu teraz na takie. Ale się zaśmiał. Jak sobie ładnie. Pocałuj potem czule. Ale dylają. Dobra, bo... Aha, tutaj mi się czas przedłużył. Jak to? Dobra. I jeszcze się pocałujcie, co tam, namiętnie. O kurczę, to jest namiętność? Wow! Ale numer. Kurde, no. Randka, flirtuj jeszcze, filtruj. Filtruj. Dotykaj, trzymaj za dłonie. Flirtuj. Pieść. Okej. I znowu pocałuj. Gorące pocałunki tym razem. No, dalej, dalej, bo czas mija. A to radio w ogóle gra? On jest świetny. Fiu, fiu, fiu. Dobrze, czy teraz już można więcej? Zapytaj. Taniec, zrób mi zdjęcie. Ile masz pieniędzy? W jakim zasadzie kręcić? No ale czemu nie ma takiego czegoś, że czy chcesz być moim chłopakiem na przykład? A może to dopiero po randce? Przepraszam, może to dopiero po randce będzie. No dobra. To w takim razie w dalszym ciągu może sprośny żart i flirtuj dalej. Dotykaj, trzymaj za dłonie, przyjrzyj się i obejmij, rzuć się w ramiona.
i pocałuj. Dobra, zsi twarz. Co to jest? O kurczę. O, jakie pocałunki. A ten pasek tutaj nie podchodzi. Halo. A wy wasze sum. No trochę wasz podeszło. Sprośny żart opowiada. No kurczę, ta randka coś nie bardzo wychodzi. Co tutaj wyszło? Remig już jest moim pierwszym partnerem. Sorry, przepraszam. Zaręczamy się. Małe Barabara. Taniec klasyczny z Simem Remigiusz. Okej, czy można taniec klasyczny tutaj? Żeby już chociaż coś z tego... tańcz razem. Okej, to jeszcze chyba... Nie wiem, czy to jest taniec klasyczny. Obejmij, pocałuj. Zabawiaj. Taniec. Klasyczny, okej. Okay. O, trochę ciężka była. No kurczę, ten paseczek się posuwa, ale nie do końca. Na kubiurdo. Okej. Tańczą teraz klasycznie. Całujemy się gorąco. Pomasować się pozwala. Dobra, to potem się całujcie gorąco. Pocałuj gorąco. Gdzie jest gorące pocałunki? Dobra. Jak się z nim tutaj zaręczyć, mi powiedzcie? Tańcz razem, rozmawiaj, zaproponuj. Może zaproponuj. Oświadczyny. O. To jeszcze się, zanim zaproponujemy, to jeszcze się zapytamy, czy na pewno się podoba więcej. Halo. Nie ma teraz? No dobra, to zaproponuj oświadczyny. Ty się jemu oświadczysz. Dobrze. Wprawdzie to na pierwszej randce. Dobra, szybciej, szybciej. Nie ma czasu, bo w sumie odcinek już jest bardzo długi. Grzebiecie się. Ile tego tańca? Czas upływa. No wiem. To już skończyli właśnie klasycznie tańczyć? Wow! Oklamasz! O, pikuna tego! Dziś jak i od razu... Co to? Świetna randka, super rewelacja. Halo, poczekaj. Okej. No to w takim... O, już są zaręczeni. No dobrze, to słuchajcie, to w takim razie... Na tyle... Czy Barabara jeszcze? Nie, myślę, że Barabara zrobimy sobie w następnym odcinku, bo ten odcinek już strasznie długo trwa. Jak widzicie, nasza Rozalia się zaręczyła z Remigiuszem, także jest brygada RR normalnie.
będziemy to rozwijać dalej, żeby się z tego powstało na jakieś malutkie dziecko, może też na literę R. Możecie od razu wpisywać imiona dziewczynek i chłopców na literę R. Także będzie takie właśnie potrójne R. No dobra, słuchajcie, to w tym momencie kończymy i w następnym odcinku postaramy się... Właśnie, bo teraz to już można się starać o dziecko. To na nim muszę kliknąć. Zaproponuj małżeństwo, daj zwierzaka, wprowadź się. Okej, okay, to jeszcze będziemy proponować inne rzeczy. Okej. Okay. Aha, bo o dziecko to trzeba się starać, jak on się też położy. A tutaj Barbara jakieś coś, ten? A tutaj jeszcze do tego to się nie skończyło jeszcze. No dobra. Dobra, i co ona teraz? Proponuje mu coś, czy nie? Do końca randki jeszcze jest trochę czasu. On myśli o niej. Daj zwierzaka, wprowadź się. Jak to można zrobić, żeby się położył z nią? No dobra. Dobra, w następnym odcinku. Teraz to ogarnę i... O, on się chyba cieszy. A nie, on chyba tańczy do tej muzyki, której nie słychać tutaj w ogóle. No ty byś też mogła się... A, pogrąż się, skacz na prawej jogging. A, bo ja nie patrzę tutaj, może ona była zmęczona. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, kończymy. O, ale tutaj muchy się zebrały. Ja pierdziu. I teraz to będą jeść? Myślałam. O, matko. O. Dobra, bo nie skończę tego odcinka. A te ciekawe sprawy zostawimy sobie na przyszły odcinek. No dobra, jeszcze 19 sekund tej randki. 15. Dobra. 3, 2, 1 i teraz się dowiemy. To było najlepsze spotkanie w całym moim życiu. Zadzwoń do mnie, jeszcze bardzo tego chcę, proszę, błagam. Zadzwoń do mnie, zaraz powiem o wszystkim moim przyjaciołom. Czekam. Wow, dobra. Dobra, to randka się skończyła. Resztę, no bo nie można też wszystkiego od razu w jednym dniu załatwiać, prawda? Oświadczyła się jemu. Także potem będzie ślub i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to na razie trzymajcie się. Dzięki, że obejrzeliście. Strasznie długi odcinek na pewno z tego wyszedł. Dzięki, że obejrzeliście i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszam na pozostałe moje serie i tymczasem trzymajcie się do następnego odcinka. Pa, 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 całusów 102.